plany masz na dzisiejszą noc? Mój apartament jest pusty i już nie chcę być samotna więcej. To brzmi intrygująco. Chodźmy se... Idziemy do domku, senpajem, co tu się stało? Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Yandere School i dzisiaj, moi drodzy, mam nadzieję, że stanie się naprawdę bardzo dużo różnych pyszności z naszym senpajem i mam również wrażenie, że dzisiaj jest ten ostatni odcinek. O nie! Co to jest przed lekcjami? Co to za jakaś kobitka z naszym senpajem sobie chodzi? Ej, ale tak mega szczerze, ten senpaj naprawdę niefajnie się zachowuje, bo niby kręci tutaj z naszą Yandere, a cały czas tutaj widujemy go z jakimiś innymi. Kim jest ta dziewczyna, Sono senpai? No właśnie, kim ty jesteś, Mendo? Ty w ogóle dziwnie wyglądasz. Mendo, spójrz się teraz na pani Yandere. Bardzo uważnie się na nią spójrz. Jeżeli lubisz odcinki z Yandere School, lubisz tą panią Yandere i chcesz jej szczęścia, chcesz pikanterii, to nie zapomnij zostawić super kciuka w górę. Dobijmy pod tym odcineczkiem takie 2000 lajków. Wierzę w was. Jestem Moriyama Yuka, żona Maiko Kun. Żona? O, stara tradycja, kiedy się narodziliśmy, nasi rodzice postanowili, że gdy dorośniemy, weźmiemy ślub. We'll see about that. Zobaczymy jeszcze i ta Yandere już kopiąca. Wszystko twoja wina, senpai. Gdybyś tutaj chodził tylko z panią Yandere, to absolutnie takie rzeczy nie miałyby miejsca. A to ty chodzisz raz z jedną, raz z drugą, raz z trzecią. Raz w ogóle z jakimiś kolegami, no tak się nie robi, panie senpai. O nie, ona się go uczepiła strasznie. Od razu chodźmy po tę cudowną katanę, która jest tutaj. Pycy, 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 pięknie. Czy mogę ją jakoś schować? Mogę, doskonale. Dobrze, teraz nikt się mnie nie będzie czepiać. Cześć, koleżanko. Ta jak kręci tą dupą. Czy tutaj już nikogo nie ma? Wiesz, że to jest doskonały moment. Zdajesz sobie z tego sprawę. Dobra. O, nie, nie, nie! Nic nie widzisz! Nic nie widzisz! Nie, proszę pani, skąd pani się wzięła? Nie! Jestem Yuka Moriyama. O, przedstawiła się. Cześć, Moriyama. O nie! Przydzielili ją do klasy 2-1. O nie, 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 nie! Nikt się tu nie chce. Idź stąd. Senpai jest tylko mój. O, gdzie ty idziesz? Może dowiemy się jakichś sekretów takich mrocznych. Nie będę jeszcze zajumywał. Może coś ukrywasz. Jestem pewien, że coś ukrywasz. Na pewno nie jesteś taka krystaliczna. Do pani pielęgniarki? Czego tutaj potrzebujesz? Cześć, jesteś nowa? Tak, jestem Yura Moriyama. I studiuję tutaj z moim mężem. O nie, najgorzej na świecie. Nie dość, że przyszła do szkoły, to jeszcze uczy się w mojej klasie! Ty, Mendo, ty! Pani przyszła i wyciągnęła telefon na lekcji. No proszę czegoś takiego nie robić. Schowaj ten telefon. No, ej, schowaj telefon. Ej, to pytanie już generalnie było. Pierwsze wiadro napełniamy wodą, drugie wiadro napełniamy wodą i wkładamy do niego kawałek drewna i kładziemy wiadra generalnie na wadze. Co się dzieje? Wiadro z wodą i kawałkiem drewna jest lżejsze, wiadro tylko i wyłącznie z wodą jest lżejsze. Czy oba mają taką samą wagę? No to oba mają taką samą wagę. Kiedy po raz pierwszy człowiek wylądował na Księżycu? No to oczywiście w 69. Dobra, już trzecie pytanie nie chciało mi się rozwiązywać, bo i tak miałem 60%, zaznaczyłem byle co, ale jest dobrze, więc mega się cieszę. Dobrze, 100%. I koleżanko, co teraz? A, mam teraz czekać, no dobra. Super pogoda jest. Zostawiliście, mam nadzieję, lajka, co? Macie teraz czas, żeby to zrobić, bo ślicznie sobie czekamy, ja sobie ślicznie czekam, masz teraz super dużo czasu, żeby zostawić tego lajka. Widzę cię. Komentarz też napisz. Napisz komentarz teraz, czekam z tobą, Urhara. O, koniec czekania, dobra, ale i tak napisz komentarz, czekam z tobą, Urhara. Dobra, koleżanko, gdzie teraz idziesz? Pizzy, 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 chcę cię już zajumać. Naprawdę mnie denerwujesz. Chcesz mnie zobaczyć w stroju, wiecie, w białym stroju? Może, nie doczytałem to, ale... Jak to bez stroju? To brzmi bardziej interesująco? Chodźmy na dach i się pocałujmy? Co? Jak możesz, senpai? Jak możesz, kurde? Dwa odcinki, kurde, cały czas ze mną kręciłeś. A
teraz takie coś? Ja nie wierzę po prostu. Ja po prostu nie wierzę, co tam się dzieje. Ale na dachu może się stać naprawdę dużo niefajnych... No po prostu nie. Cześć, koleżanko. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu? Tak? You shouldn't bring that to... Nie powinnam tego przynosić, Mendo? I must bury the body. No właśnie. I co teraz? Dobra, pytanie, czy ja ją mogę zrzucić? To by mi się bardzo w tym momencie przydało. Kurde, dupa trochę. No dawaj szybciej, pani Yandere z Yandere Simulator, dużo szybciej biega! Ty jesteś mega powolna. Dawaj! I udało się! Doskonale! Dobrze, czy w tym momencie... Tak, muszę wyznać swoją miłość do senpaja. Pani Yandere, ty się nie poddajesz. On poszedł na dach całować się z jakąś inną, a i tak, kurde, do niego lecisz. No ale dobrze, i miłość nie zna granic. Pizzy, pizzy, pizzy. Panie senpaj, ta twoja koleżaneczka chyba już tutaj nie przyjdzie. Oj, to toaleta. Panie senpaj, już teraz jesteśmy tylko ty i ja. Hej, Makio, muszę ci coś powiedzieć. Zrobiłam coś. Jestem po prostu wykończony tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją. Chciałaś coś powiedzieć? Może spędzimy troszeczkę czasu razem. O, dlaczego nie? O, teraz dlaczego nie, panie senpai? Po szkole. Oj, tam jest twoja koleżaneczka, wiesz? Już się nie musisz nią przejmować. I czy będą jakieś koszmary w nocy? W nocy oczywiście, że tak. Znowu jakieś koszmary. O, co tu się dzieje, pani Yandere? I ta dziewczyna. Co ja muszę teraz zrobić? Dlaczego tyle celi jest? Tutaj jest strasznie dużo tych celi. I to wszystko jest chyba ta dziewczyna. No dobra. Jakoś sobie poradzę. Pizzy, pizzy, pizzy. O, cześć, koleżanko. I pa, pa, koleżanko. Do widzenia. Już? Myślałem, że wszystkie muszę zajmować. No to dobrze, kolejny dzionek nastał i czas do szkółki. Czy znowu będę mieć jakąś rywalkę? Jesteś przygotowany do kontroli medycznej? Nie jadłam wczoraj śniadania, żeby stracić wagę, ale nie wiem, czy coś to pomoże. Nie lubię, gdy inna kobieta i Makio są razem sami. No spokojnie, to pani pielęgniarka tylko. Co? To nie tylko pani pielęgniarka. Ty, Mendo, ty! Przyjdź do mnie po lekcjach na dłuższe sprawdzanko, nie pożałujesz tego. Co ona robi? Dobra, ja najpierw idę po broń. Proszę tam na mnie bardzo ślicznie zaczekać. Okej, to było bardzo szybkie. Co pani robi? To się stało. I gdzie teraz pani pójdzie? No nigdzie pani już nie pójdzie. Wy nie macie jakiejś lekcji czy coś? Idźcie na lekcję. Proszę iść na lekcję. Już, sio, sio. Psz, psz, psz. Mamy ochotę je też załatwić. One tutaj stoją i stoją. Idźcie na zajęcia, już. Dobra, może tego nie zauważą. Powiemy, że się troszeczkę źle poczułaś. Nie, 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 nie. Nic się nie stało. Ja tu tylko chcę przejść. Nie, ładę, ładę. Już, kurde, krzyczą i krzyczą. Proszę zejść mi z drogi. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej. O! Co się stało? Nie mogę się ruszać. Mam wrażenie, że coś poszło nie tak. Grę zbugowało! Grę zbugowało! Nie, nie mogę nic zrobić. Dobra, pani została już w końcu sama, więc myślę, że to jest doskonały moment. Dosyć długo czekałem, ale wszystko się udało. Chodź tutaj do tego ogródka, tam jest twoje miejsce, koleżanko. Dobra, czas wyznać naszą miłość senpajowi, myślę, że już taką dosadną. I ty nie będziesz chodzić na żadne kontrole. Cicho bądź. Cześć, panie senpai. Akari, to ty, przepraszam, nie mogę teraz pójść nigdzie z tobą. Muszę poprawić mój sprawdzian, a później muszę odwiedzić pielęgniarkę. Nie wiem, czego ona generalnie chce. No, to ciekawe, nie wiesz, naprawdę. Wiele dziewczyn generalnie go ostatnio uwodziło, po czym, no, nagle znikały. No, to ciekawe, co im się stało. Czuję się samotny, tylko ty jesteś blisko mnie. Tylko ty, pani Yandere. Zauważyłeś? To dlatego, że... Kocham cię! Pocałuj mnie teraz, senpai! Mamy pocałunek. Jakie plany masz na dzisiejszą noc? Mój apartament jest pusty i już nie chcę być samotna więcej. To brzmi intrygująco. Chodźmy se...
Generałku Sentai, co tu się stało? Dotarliśmy do domu. Otworzyłam drzwi. Moje dłonie drżały. Byłam naprawdę podekscytowana, by być blisko z tą moją miłością, z Senpaiem. Od razu zaczęła się pikanteria w skrócie. W drodze do domku poszliśmy do apteki. Generalnie już dalej nie muszę tłumaczyć. W skrócie zaczęła się super wielka pikanteria. Ściąganie ciuszków i w ogóle hardo. Kiedy byliśmy gotowi, zamknęłam swoje oczy. Zaczęłam czuć miłość Nie. O, jaki tutaj słodziutki obraz. Nasza pani Yandere jest szczęśliwa. The end! Zakończyliśmy Yandere School i mamy dobre zakończenie. Znaczy, dobre zakończenie. Nie dla pani pielęgniarki, dla koleżanki z dzieciństwa, dla kolegów z baseball clubu i dla jeszcze tam chyba dwóch koleżanek, czy tam jednej. Dla nich nie skończyło się to pomyślnie, ale pani Yandere i pan senpai. Pikanteria. Mocna. Bardzo mocna pikanteria. Nie spodziewałem się, że będzie aż taka pikanteria pod koniec, ale generalnie myślę, że gra zasługuje na naprawdę super plusik. Jeżeli tobie również odcinki z Yandere School się podobały, nie zapomnij zostawić tego lajka. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, a więc trzymaj się, hejo, standardowo poudaję, że coś robię na telefoniku, tutaj możecie zasubskrybować kanał, ewentualnie obejrzeć jakiś inny filmik, który generalnie bardzo polecam, więc pa pa!